przy takie z całego dnia. To do mnie bardzo ciekawi. Nareszcie w swojej maszynie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Bo jak tu wygodnie, fajnie, ciepło. Talerzówkę mam za sobą i takie te bryły porozwalane. Dzisiaj był mrozek, no taki dosyć sprawy. I mój brat z myślą, że to są bryły, chciał podnieść bryły w kamieniu, no wiecie, o co chodzi. To się w końcu okazało, że z wierzchu nie jest ziemia zamarznięta, tylko głęboko. To gdzie nie gdzie, jak mi się glina wyorała, no to u mnie glina to jest na 10 centymetrach trochę głębiej nawet. Bo pukiem to tak ciężko określić. I się okazało, że zamarznięta, więc musimy poczekać. Musimy poczekać z sianiem. Tak myślę, że do końca tygodnia gdzieś. Bo teraz znowu mówią przymrozki na dzisiejszą noc. To będę cofał. Perkusona zapiąć. Tak się przyzwyczaiłem do ferka, że masakra. No fertek nie ukrywajmy, jest taki właśnie szybki, że sprawnie wszystko idzie. No. Pojadę poszatkować, gdzie były takie wielkie kamienie. Dzisiaj na dwa traktory znowu akcja. Przodkę za to, że nie mówiłem, bo nie wiedziałem co za bardzo. Za dużo na głowie miałem, bo jeszcze na kółku nie mogłem za bardzo się wspierać, bo tam różne kamienie żeśmy brali. Gdzie kiedyś była stoła. To więc tu musiała operować podnośnikiem, tu jeszcze patrzę, żeby nie urwać. Tak jak wczoraj, całej skiby je. Więc niby ziemia zamarznięta, a dało się orać, nie? Taki trochę absurd. Jak ziemia zamarznięta, to nie powinna dać się orać, a to w końcu. Wiecie, to też może być dlatego, że o, jak widzicie, słońce ostro świeci. Ale spokojnie. Sferka jeszcze będzie parę bloków. 30 i myślę, że też coś tam się wklei. Jeszcze pojadę na tamten koniec, bo tam jeszcze były takie bryły większe. Piszcie, jaki chcielibyście vlogi, czy takie, aby z traktora, tak jak teraz jeżdżę, czy takie z całego dnia. Bo to mnie bardzo ciekawi. No oczywiście z traktora jak trochę gadlam, bo tak to byłoby trochę za nudno, nie? Ale myślę, że jak coś będę gadał, to
fajne bloki powinny być. Dzisiaj do mnie dotarły nowa bateria do kotlu wraz z ładowarką. Bo te baterie, co miałem, no to fajne były, tanie. I stacja do ładowania jeszcze była, ale stacja do ładowania ok, ale baterie same, no to tak już średnio. GoPro 7 albo 8, to trochę inne ma to sobie właśnie, tak jak u mnie. I te symbole, co wchodzą w Polsce, weźmy ich do środka baterii. Ja też nie mogę tego zrozumieć. Jednak zapadła. Dlaczego? Bo no jak ktoś orał w łąkę bez oprysku, tam wie, całe odpadnice, chyba się mówi tak, no to całe skiby się odwalają. Ale kamienie strzelają, no. Ale felka zmusi. Przód ma fertek do takiego czegoś. 8 talerzy tak go ciągnie, to nie ma czym nawet obciążyć. To znaczy czym? Znalazłoby się dwa obciążniki, bo 25 kg to jest 50 kg na przednie koło jedno. Czyli 100 kg jeszcze na przód można by ładować. Ale później przyjdzie co innego, to roboty, czy nawet woru, niech będzie trochę mokro i co, i przodek wpada na momencie, bo jest obciążony.